Jak są traktowane u pana te zwierzęta? No, właściwie. Żadnych nieprawidłowości nie ma? Żadnych. Kiedy ostatni raz była kontrola prowadzona u pana? Odpuściliśmy sobie w tym roku kontrolę u, skoro przez kilka lat, w latach ubiegłych te kontrole wypadały pozytywnie. Gdyby coś takiego było na przykład w placówce badawczej, to wszyscy naukowcy byli aresztowani dosłownie. A jest to taki krwawy biznes. Ja uważam, że to jest obóz koncentracyjny dla zwierząt. Gdy w prawie 65-tysięcznych Pabianicach mieszkańcy snują się powoli po mieście, kilka kilometrów dalej, tuż za betonowym murem, rozgrywa się prawdziwy dramat. Uwaga, bo to nie jest nagranie dla wrażliwych osób. To, co za chwilę pokażemy, jest wstrząsające i nigdy nie powinno mieć miejsca. Wszystkie te drastyczne zdjęcia pochodzą z hodowli norek w Pabianicach. Zostały wykonane przez aktywistów z Międzynarodowego Ruchu na Rzecz Zwierząt Viva w ramach prowadzonego na początku listopada śledztwa. Śledztwa, które ujawnia, w jaki sposób norki amerykańskie są traktowane przez hodowców.